Jezusowi. Alleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś teraz pośród nas. Cudowny Jezu, wielbimy Cię, oddajemy Tobie wszelką chwałę i cześć. Ty powiedziałeś, Panie, gdzie dwóch albo trzech spotka się w imię moje, ja jestem pośród nich. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś teraz pośród nas, że Panie, Ty jesteś Bogiem żywym, prawdziwym i Ty przeszedłeś ze śmierci do życia. Cudowny Jezu, przyjmij wszelką chwałę, która tylko Tobie należy się na tym miejscu. Panie Jezu, wielbimy Cię, wywyższamy i pragniemy ogłosić, że Ty, Jezu, jesteś Królem Królów i Panem Panów. Panie Jezu, wywyższamy Cię. Amen. Kochani, mam na sercu, aby przekazać Wam informacje, o której na pewno już wielokrotnie słyszeliście, ale są to dwa najważniejsze wydarzenia w historii ludzkości. Nie ma ważniejszych. Kochani, pierwsze najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości dokonało się 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Tak, wtedy Pan Jezus, żywa i prawdziwa osoba, nie jakaś postać religijna, ale taki jak ja i ty, człowiek, poszedł za nasze grzechy na krzyż Golgoty, przelał swoją świętą krew i ta święta krew zmazała grzech ludzkości. Kochani, grzech oddzielał człowieka od Boga. Człowiek nie mógł mieć wolności w Bogu, ponieważ pierwszy człowiek zgrzeszył i sprowadził na ziemię ogromne przekleństwo. Ze względu na grzech Adama śmierć zapanowała na ziemi. Choroby, cierpienia i śmierć. Ale krew Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu Golgoty, zmazała grzech ludzkości. Krew Jezusa Chrystusa zniszczyła wszelkie potęgi demoniczne i otworzyła nam, każdemu człowiekowi, dostęp do Boga. Jezus Chrystus nie został na krzyżu, ale umarł, wszedł w śmierć, doświadczył śmierci za mnie i za ciebie i po trzech dniach powstał z martwych. Jezus pokonał śmierć, Jezus wyszedł z grobu, Jezus zmartwychwstał. Alleluja! To jest pierwsze, najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości. Zmartwychwstanie Chrystusa, Jego ofiara na krzyżu. Alleluja! A teraz drugie, najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości odbyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Duch Święty zstąpił z nieba i zamieszkał w człowieku. Duch Święty zamieszkał w ludziach. Od tego czasu świątynią Boga nie są budynki ani budowle, ale ludzkie ciało. On nagle zstąpił, wypełnił apostołów, wypełnił innych uczniów, którzy byli tam zebrani i Biblia mówi, że Duch Święty nadal jest na ziemi i nadal wypełnia ludzi, którzy pragną Go. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kochani, zesłanie Ducha Świętego na ziemię i stworzenie świątyni Boga w człowieku jest to drugie, najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości. Krew Jezusa i chrzest w Duchu. Tak. Tutaj mnie Pan pyta, co biorę. Biorę Słowo Boże do swojego serca i wprowadzam je w czyn. Ma potężną moc. Słowo z Biblii ma potężną moc. Także kiedyś, kochani, bardzo dużo piłem alkoholu, ale takiej mocy nie doświadczyłem, jak moc Słowa Bożego. Żeby, kochani, to, co na krzyżu Golgoty się dokonało, miało moc w Twoim i moim życiu, należy poznać prawdę, a prawda nas wyswobodzi. Kochani, zachęcam każdego człowieka, aby studiował Pismo Święte, aby
poznał prawdę, która wyswobodzi cię, która otworzy drzwi do chrztu w Duchu Świętym i ta prawda będzie prowadziła cię przez życie. Biblia mówi tak: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. I Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Kochani, Jezus Chrystus jest Słowem Boga. Gdy Jezus głosił Ewangelię, mówił: wierzcie we mnie. Ale ludzie go widzieli, więc nie musieli wierzyć, tak, bo go widzieli. Ale Jezus nie mówił: wierzcie w moje fizyczne ciało ludzkie. On mówił: wierzcie w Słowo, które do was mówię, bo Słowo jest duchem i życiem. Dzisiaj Jezusa nie ma w ciele na świecie, ale jest Duch Święty. I Duch Święty ma tą samą moc, jaką miał Pan Jezus. Dzisiaj, gdy jest głoszona Ewangelia z Pisma Świętego, Duch Święty przez Słowo dotyka serca ludzkie, uzdrawia, uwalnia i daje życie wieczne. Kochani, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Napełniajcie serca Słowem. Niech to, co jest w Biblii, nie zostanie na papierze, ale niech będzie w twoim sercu. Przenieś to, co jest w Słowie, do swojego serca, a moc Ducha Świętego wypełni cię. Zaczniesz doświadczać mocy Chrystusa. Nie będziesz łatwym celem do tego, żeby ktoś cię zwiódł. Jeżeli nie znasz prawdy, to znaczy, że żyjesz w kłamstwie. Chyba nikt nie chce być okłamywany. A kochani, niebiańską prawdą Bożą jest Słowo z Biblii. Od pierwszej do ostatniej strony. Pismo Święte jest natchnione, jest namaszczone mocą Ducha Świętego i jest Chrystusową prawdą. Tam nie ma cienia kłamstwa. To jest prawda w najczystszej formie. Słowo Boże jest prawdą, jest siłą, którą potrzebujesz do życia. Poznaj prawdę, czytaj Pismo Święte, stań się stabilny, silny i błogosławiony, ponieważ Biblia jest dla ciebie niebiańskim błogosławieństwem. To, co diabeł, wróg człowieka, chce zrobić, to chce odciągnąć człowieka od studiowania Pisma Świętego. Szatan ma plan dla twojego życia, żebyś nigdy nie czytał Biblii. A Jezus ma plan, aby to Słowo było twoim codziennym pokarmem. Abyś karmił się jak chlebem każdego dnia. I to jest kanał błogosławieństwa Bożego dla twojego życia. Więc kochani, pierwsze najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości to zwycięstwo Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Drugie najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości to zesłanie Ducha Świętego i zamieszkanie w człowieku. Świątynią Boga nie są budynki ani budowle, ale ludzkie ciało. A trzecia rzecz niezbędna dla twojego życia to studiowanie Pisma Świętego, poznawanie prawdy, która cię wyswobodzi. Kochani, błogosławię was w imię Jezusa Chrystusa i modlę się, aby miłość Jezusa, moc Boża wypełniła każde serce, aby Jezus był waszym Panem i aby prowadził was na każdej drodze. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.